Marzenie wielu kolekcjonerów. 50 zł z Henrykiem Dąbrowskim z 11 listopada 1936 roku. Proszę Państwa, taka jest data emisji na 3 lata przed wybuchem II wojny światowej. Ale nie znaczy to, że ten banknot rzeczywiście z tą datą wprowadzono do obiegu. Jest to data, kiedy Bank Polski podjął decyzję o modernizacji ówcześnie kursujących środków pieniężnych, ujednoliceniu ich i wprowadzeniu nowej, zunifikowanej serii. Zarówno zunifikowanej pod względem stylistycznym, graficznym, jak i poprawionym technologicznie o bardziej zaawansowanych i zabezpieczeniach, i większej trwałości. Ale proszę Państwa, tego banknotu nie zdążono formalnie wprowadzić przed wybuchem II wojny światowej. A skoro nie zdążono, to skąd on jest jednak dostępny? Otóż sytuacja kryzysowa po wybuchu wojny, brak rezerw różnych środków płatniczych koniecznych do działań, chociażby do wypłaty żołdu żołnierzom, sprawił, iż banku sięgnięto po to, co było pod ręką. I między innymi sięgnięto po taką próbną partię, wstępną partię 50 z Dąbrowskim, które dostarczono z PWPW do Banku Polskiego. Wydrukowano według danych z katalogu Czesława Jurczaka 2000 sztuk tego banknotu. W sytuacji kryzysowej, w pierwszych dniach wojny, użyto ich do wypłaty żołdu żołnierzom. Jak podaje Czesław Miłczak, w ilości kilkuset sztuk wprowadzono do obiegu. Użyto jako środka płatniczego na terenie województwa pomorskiego. Proszę Państwa, ale za czym przyjrzymy się temu banknotowi bliżej, temu egzemplarzowi, który tutaj oferujemy na aukcji? Zobaczmy w ogóle, jak wyglądała sytuacja w obiegowych pieniędzy końca II Rzeczpospolitej, czyli przed wybuchem II wojny światowej. Odłóżmy na chwilę na bok Dąbrowskiego i zobaczmy, co wtedy kursowało. Mam tutaj przygotowany całkiem spory plik. Przede wszystkim, proszę Państwa, w obiegu znajdowały się jeszcze formalnie banknoty wprowadzone w dniu reformy Grabskiego, 28 kwietnia 1924 roku. 500 i 100. Wtedy wprowadzono je do obiegu i wtedy puszczone w obieg, przetrwały w tymże obiegu do końca II wojny. Wycofał je dopiero okupant, bodajże w styczniu 1940 roku. Przy czym o ile 500 była najwyższym nominałem formalnie kursującym w czasie Rzeczpospolitej przez cały okres II Rzeczpospolitej, to 100, ta z 19 roku, została wkrótce, w sposób jakby naturalny, bez wycofywania, nie tyle zastąpiona, co uzupełniony, dopełniony ten nominał taką przepiękną setką projektu Mechofera z daty emisji 32, później jeszcze wznowiony, znaczy kontynuowany w 34. Tej nigdy nie wycofano. Od 32 roku emitowano już tą. Dlatego ta setka niebieska, mimo że kursowała do wojny i dopiero przez okupanta została wycofana, w sposób naturalny jest banknotem rzadkim w Stanach Pięknych. Gdyż ona, będąc w obiegu i te egzemplarze, które nadawały się do obiegu, nie były wycofywane przez bank, w sposób naturalny krążyły jednak coraz bardziej się zużywając. Czyli zostały w momencie wycofania egzemplarze zużyte. Stąd stosunkowo łatwo nadal o setkę w stanie zużytym, tą 19 roku, ale proszę Państwa, w stanie pięknym jest to jeden już z rzadkich i naprawdę trudnych do zdobycia banknotów. Ta w About and Circulator 58 jest w drugiej części aukcji, aukcji online'owej, w sesji kolejnej, nie w sesji łazienkowej. Natomiast tutaj z księciem Józefem Poniatowskim, jeden z najpiękniejszych polskich banknotów, najbardziej rozpoznawalny. Setka pospolita, ogólnie typologicznie, w stanach bankowych coraz trudniejsza, szczególnie warto dowartościować egzemplarze z daty 32, bądź szukać odmian w znaku wodnych. Tu mamy akurat egzemplarz standardowy. Proszę Państwa, kursowały wtedy w obiegu jeszcze dwudziestki. Dwudziestkę w 31 roku wprowadzono taką z Emilią Plater, a następnie według tej właśnie idei, zamysłu Banku Polskiego o unifikacji i ujednoliceniu wzorów pieniądza polskiego pod względem ikonograficznym i technologicznym, nie zmieniono projektu dwudziestki jako takiej, natomiast ją odświeżono, czyli z datą taką samą jak ten Dąbrowski, którego mieliśmy na początku pokazywanego, została wydrukowana i wprowadzona do obiegu wkrótce po wydrukowaniu, jeszcze przed wojną, dwudziestka z Emilią Plater, taka jak tu widzimy. Proszę Państwa, te banknoty, czy to właśnie Emilia Plater, czy tutaj ten Dąbrowski z tej samej emisji co
Emilia Plater, czy chociażby książę Józef Poniatowski, dla mnie stanowią poniekąd banknoty jednej serii. One są bardzo zbieżne technologicznie, czyli również drukowane na takim cienkim papierze, wyraźnym, mocnym wklęsłodrukiem i mają ten sam motyw przewodni, który tutaj doskonale możemy widzieć zarówno w formie jakby kompozycyjnej, przynajmniej tej prawej strony, ale przede wszystkim motyw przewodni postaci, która się na nich znajduje, czyli można to określić, czy to są wodzowie polscy. Sławni wodzowie, sławni dowódcy, czyli mamy księcia Józefa Poniatowskiego, mamy Emilię Plater i mamy Henryka Dąbrowskiego. Widzimy, że jak patrzeć na całą ikonografię, to jednak setka z Poniatowskim odbiega, gdyż tutaj po obu stronach mamy takie owalne rozety. Tu jednak widzimy, że zamysł już był ustandaryzowany. Rzeźba z lewej strony, z prawej po piersi, ale ogólnie dla mnie w ideę tą wpasowują się bardzo dobrze również te setki. Odłóżmy to na chwilę na bok. Kursowała wtedy jeszcze w obiegu taka 5-złotówka, choć nie wiem, na ile ona miała znaczenie w obiegu, gdyż jednak była w dużej mierze monetarnie tutaj zastępowana, gdyż piątki są emitowane od 1932 roku i w zasadzie do 1938 ciągiem. Także myślę, że tutaj akurat dlatego nominału większe znaczenie w obiegu mogła mieć moneta. Proszę Państwa, swego rodzaju ciekawostką nawiązującą poniekąd do tego Dąbrowskiego jest ta dziesiątka. To jest banknot wprowadzony do obiegu w tej szacie graficznej w 1926 roku, później ponowiony w 1929 roku. I tu właśnie mamy egzemplarz 1929 roku. Ponowiony, może tu jeszcze nawiążmy do innego ciekawego banknotu z tej aukcji, który za chwilę mówimy indywidualnie. W 1926 roku wprowadzono dziesiątkę w takiej szacie graficznej. Następnie podjęto próby kolejnego wzoru znalezienia dziesiątki. Między innymi powstał taki przepiękny projekt, który ze względu prawdopodobnie na zbyt wysokie koszty wydrukowania nie został zatwierdzony, nie zostało zlecone jego wydanie i wprowadzenie go do obiegu. Więc ta nieobiegowa dziesiątka jest jedną z największych rzadkości oferowana również w tej aukcji. Za chwilę do niej wrócimy. Natomiast tutaj poszli prawdopodobnie decydenci po drodze ekonomicznej. Czyli skoro ten projekt był dobry, skoro się sprawdził, być może nie był zbyt mocno fałszowany, czyli być może był odporny na fałszerstwo, bo rzeczywiście nawet patrząc współcześnie, wcale za dużo fałszerstw tych dziesiątek nie widzimy, tych z epoki, które by do nas przychodziły kolekcjonersko, ponowiono dziesiątkę 29 roku, znaczy 26 roku, w roku 29, z datą 29 roku. Ale proszę Państwa, w 32 roku tą dziesiątkę już wycofano. Wprowadzono wtedy dziesiątkę w monecie, czyli tą bardzo charakterystyczną, słynną, rozpoznawalną dziesiątkę z głową kobiety, zwaną różnie Polonia, Królowa Polski, Jadwiga i tak dalej. Bardzo piękna moneta, emitowana w latach 32-33, a w 34 roku wprowadzono do obiegu dziesiątkę z Piłsudskim i już emitowano do samej wojny, do 39 roku, a banknot wycofano w 32 momencie wprowadzenia monet. Ale ten banknot jest jednak dość pospolity i to nawet w pięknych bankowych stanach. Więc skąd przetrwał, skoro tak wcześniej był przed wojną wycofany? Proszę Państwa, stąd, że duże ilości tego musiały dostać w banku jako niewykorzystany zapas. I w sytuacji kryzysowej, już na kilka dni przed wybuchem II wojny światowej, bodajże to był 26 sierpnia 1939 roku, gdzie, tak jak już nadmieniłem wcześniej, bank nie był zbytnio przygotowany na awaryjne posiadanie różnego rodzaju środków płatniczych, zdecydowano się ponownie wprowadzić ten banknot do obiegu i użyć go w obiegu. Stąd ponownie rzucono na rynek dużą ilość tych banknotów, formalnie, ustawowo wprowadzono go do obiegu i stąd później dopiero unieważnił go okupant, ale zostało go jednak na rynku dość sporo. Odkładamy dziesiątkę. W międzyczasie wyemitowano, uzupełniono obiegu taki bilet zdawkowy, czyli konieczność uzupełnienia obiegu na szybko, być może nie wystarczało monety, wprowadzono, w sumie nawiązujący trochę do serii wodzów Polski, tylko tu akurat mamy króla, wprowadzono jedynkę z chrobrym. I co ciekawe, powiedzmy, do tej koncepcji nie całkiem pasuje koncepcja tej dwójki z dobrawką. Czyli tutaj nie pasuje jakby do spójności wodzów, ale zobaczmy, że jednak jest zachowana swego rodzaju spójność graficzna. Ta dwójka, 36 rok, obiegająca w końcówce II Rzeczpospolitej, i wydana z datą 26 lutego 1936 roku, czyli tego samego roku, co
Dąbrowski i co ta odświeżona 20 za milion plater, pokazuje, że już wtedy chyba klarował się mniej więcej ten zamysł ikonograficzny. Może jeszcze nie w Odzowie, ale jednak w taki sposób zamieszczona. Tutaj wizerunek, zamieszczenie wizerunku z prawej strony jest dość charakterystyczne. Ta dwójka, niski nominał papierowy kursujący w II Rzeczpospolitej. I na koniec, proszę Państwa, zostawiłem jeszcze jeden banknot, czyli ten, którego nie zdążył zastąpić ten Dąbrowski, którego jeszcze nie zdążono wyprodukować w odpowiedniej ilości i wprowadzić do obiegu. Więc 50 kursowała według starego projektu, spójnego ikonograficznie z projektem 10 26-9 roku. 50 25, później ponowiona z datą 29. I to jest banknot, który tego też musiało być dość dużo w obiegu, który regularnie do nas wraca z domowych jeszcze pieleszy, zasobów niewykorzystanych, pozostałych po dziadkach, przodkach i tak dalej. Ta 50 kursowała w obiegu w momencie wybuchu II wojny światowej. Przymierzano się, żeby ją zastąpić Dąbrowskim, ale już nie zdążono, nie udało się. Proszę Państwa, w takim razie przejdźmy do naszego bohatera, gdyż banknot jest spektakularny, rozpoznawalny, ikonograficzny, przede wszystkim budzący kolekcjonerskie pożądanie ze względu na swoją rzadkość i niedostępność, gdyż tych sztuk w pełni ukończonych jest naprawdę niewiele i możemy tu rozgraniczyć dwie jakby grupy. Od czasu do czasu pojawiają się na rynku egzemplarze w stanach emisyjnych. Naprawdę są dużymi rzadkościami, obecnie już kosztują bardzo wysokie kwoty. Natomiast druga grupa to są egzemplarze, które są w stanach wyraźnie zużytych, zgnieconych, poskładanych na kosteczkę, podniszczonych, pobrudzonych. I to są prawdopodobnie właśnie te egzemplarze, o których wspomina Czesław Miłczak, czyli te wprowadzone do obiegu ad hoc we wrześniu 1939 roku w województwie pomorskim w ilości kilkuset sztuk jako zapłata dla żołnierzy. I proszę Państwa, z takim egzemplarzem tutaj mamy do czynienia, czyli banknot ten, mimo swojego pięknego prezencji tutaj takiej czystej i świeżej, jest egzemplarzem obiegowym, jest egzemplarzem ocenianym przez PMG na Very Fine 30, a swoją ładną prezencję zawdzięcza przede wszystkim umiejętnie i dobrze przeprowadzonej jego konserwacji, ale oglądając pod światło widzimy dokładnie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli był złożony w kostkę. Standardowe postępowanie pewnie wśród żołnierzy szczególnie, bo jeśli jeszcze mamy warunki normalne, pokojowe, możemy sobie wyobrazić, że otrzymując zapłatę, pensję, po prostu wkładamy banknot do portfela, składamy na pół, mamy czas włożyć go spokojnie wewnętrzną kieszeń marynarki czy płaszcza. Ale żołnierz już nie bardzo ma ku temu warunki, czyli prawdopodobnie po prostu te banknoty były najczęściej właśnie składane w małą kosteczkę, co widzimy tutaj na tym Dąbrowskim. Te linie złamań są dość liczne. Tu widzimy jeszcze u góry ślad przetarcia na tej jednej z linii, obecnie zabezpieczony umiejętnie przez konserwatora. Także banknot został oczyszczony, zabezpieczony i po tych zabiegach oddany do gradingu. W efekcie mamy Dąbrowskiego o bardzo ładnej prezencji w nocie Very Fine 30, wystawiony u nas z ceną wywoławczą 5000 zł i licytowany będzie na aukcji wybranych przedmiotów, wybranych top 100 banknotów w Łazienkach Królewskich w Warszawie 4 czerwca. Zapraszamy serdecznie. Piękna i rzadka pozycja z polskiego pieniądza papierowego.